Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zachęcam do przyjęcia Bożego Słowa, które nas będzie prowadzić w naszej codziennej rzeczywistości. Liturgia Słowa podejmuje problem grzechu, ale i przebaczenia. Grzech jako odstępstwo od Boga, jako niewierność, jako sprzeniewierzenie się Bogu i Jego prawu, a przez to dobru człowieka i Boże miłosierdzie, które wyzwala, ratuje, ocala, przywraca na nowo zburzony porządek, harmonię, więź, łączność, wspólnotę. Pokazuje to czytanie z Księgi Wyjścia. Oto Izraelici są w drodze do ziemi obiecanej. Wyszli z niewoli egipskiej. Tam przebywali ponad 400 lat. Upokarzani, wykorzystywani, traktowani jak najgorsi niewolnicy, nie mający praw. I właśnie stamtąd Bóg ich wyprowadza i prowadzi do ziemi wolności, do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej w mleko i miód, czyli do nowej rzeczywistości. Ale do ziemi jeszcze jest droga przez pustynię. Jest droga jeszcze trudna, droga wymagająca ofiary, poświęcenia. I właśnie tam, na pustyni, kiedy Mojżesz został przez Boga wezwany, aby się stawił przed Nim na górze Synaj, celem zawarcia przymierza, tam właśnie lud zniecierpliwiony tworzy sobie bożka, który ma zastąpić prawdziwego Boga. Chce mieć widzialnego Boga, który jest pośród nich, a więc właśnie sobie lepi z materiału, któremu chce oddawać cześć, któremu chce przypisać te cechy boskie. To doprowadza do decyzji Boga, który postanawia ukarać wybrany naród, który sprzeniewierza się, odrzuca prawdziwego Boga. Bóg chce właśnie swoją mocą zniszczyć buntowników, a z Mojżesza uczynić nowy lud. Ale właśnie Mojżesz zaczął usilnie błagać Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej z wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym przodkom, potomkom, i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Pokazana jest tutaj rzeczywistość grzechu, który powoduje ogromne konsekwencje dla człowieka, nawet z możliwością utraty życia, kataklizmu czy utraty życia, unicestwienia. Grzech prowadzi do zniszczenia, do unicestwienia. I wstawiennictwo Mojżesza, który błaga Boga za ludem, który wstawia się, wyprasza Boże miłosierdzie, jak gdyby przywołuje na myśl to, co Bóg postanowił wcześniej, swój zamysł, i przypomina Mojżesz Bogu. I wówczas ta modlitwa przynosi objawienie Bożego miłosierdzia, czyli przebaczenie. Pokazana jest wielka moc modlitwy, moc modlitwy wstawienniczej.
to dla nas jest też taka lekcja, żebyśmy uwierzyli, że jak wielką moc ma wiara i moc z wiary modlitwy, ona nie tylko nas zmienia, zbliża do Boga, otwiera na mądrość Bożą, na Boże miłosierdzie, ale i zmienia historię, zmienia świat, zmienia ludzi. Dlatego, gdy modlimy się w różnych niełatwych czasami sytuacjach, możemy zmienić bieg tych wydarzeń dzięki Bożej interwencji, o którą błagamy i prosimy z ufnością i z pokorą wiarą. Podobnie i Pan Jezus pokazuje działanie grzechu, które zawsze działa na szkodę człowieka, ku jego zniewoleniu i zniszczeniu. Grzech zawsze jawi się jako coś takiego ponętnego, powabnego, ale ma w sobie ogromną truciznę, która może człowieka zniszczyć, zniewolić, a nawet pozbawić zbawienia życia wiecznego. I oto czytam. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. To znaczy ludzie, którzy byli traktowani jako margines, pogubieni, ale dowiedzieli się o Jezusie i o Jego dobroci, Jego miłości. To ich ośmieliło zbliżyć się do Pana Jezusa, by wsłuchać się w Jego Słowo, by zmienić pod wpływem Jego Słowa swoje życie, by u Niego uzyskać to wielkie przebaczenie, bo człowiek sobie nie przebaczy swoich grzechów, nie ma możliwości sobie odpuścić. Mówi się, że sam człowiek musi sobie też przebaczyć, ale nie ma mocy sobie odpuścić grzechu. Może to dokonać tylko sam Bóg. Wówczas Pan Jezus opowiedział następującą przypowieść, że tak jak pasterz dobry kocha swoje owce, pilnuje je i kiedy mu zaginie jedna z nich, to wówczas zostawia w bezpiecznym miejscu pozostałe, a idzie i szuka tej zagubionej, to tak długo, aż ją znajdzie, a kiedy znajdzie, to bardzo się nią cieszy. Podobnie przywołał Pan Jezus inny obraz kobiety, która miała 10 drachm i zgubiła jedną drachmę. Zapala wtedy światło, wymiata dom i szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. W tych przypowieściach Pan Jezus chce pokazać, jak wielka radość jest Boga i wszystkich w niebie, którzy widzą nawracanie się grzesznika czy grzeszników. To jest wielkie szczęście Boga. Bóg sam czyni wszystko, aby pomóc człowiekowi zejść z drogi zguby, nawrócić się i na nowo odnaleźć wspólnotę z Bogiem, wspólnotę z Kościołem, wspólnotę z współbraćmi, siostrami, właśnie we wspólnocie Boga. Przywołał Pan Jezus jeszcze inną przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy i starszy, i młodszy mówi: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I znamy tę przypowieść. Ojciec podzielił, bo kochał swoich synów. I wówczas najmłodszy syn zabrał majątek, roztrwonił gdzieś tam daleko, z nierządnicami jest powiedziane. No i tam przymierał z głodu i pomyślał sobie: ja tu umieram z głodu, podczas gdy u ojca miałem wszystkie warunki i wszystkie potrzebne dobra. Pójdę i przyznam się, że źle postąpiłem. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie, ojcze. No i właśnie wybrał się i wraca, a ojciec czekał na niego. Czekał z tęsknotą, wyglądał i kiedy go ujrzał, wybiegł mu naprzeciw. Przytulił, ucałował, po prostu ukazał mu przygotować szatę nową, pierścień na rękę, sandały na nogi, przygotować ucztę. To znaczy, w tym jest pokazany obraz dobrego Boga. Boga, który, gdy człowiek przez grzech utraci swoją wolność, godność, zniewoli się wewnętrznie, po prostu się poniży strasznie, to Bóg nie przestaje człowieka miłować i wygląda, czeka, a nawet robi wszystko,
aby pobudzić w nim to pragnienie powrotu do Boga. Tu jest pokazana wielka miłość Boga, Jego wielkie miłosierdzie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, chce uratować wszystkich, nawet największych grzeszników. Tą ucztą, którą Bóg nam przygotowuje i na którą nas zaprasza, jest zawsze Eucharystia. Każda w niedzielę Eucharystia jest tą szczególną ucztą, na którą Bóg zaprasza wszystkich ludzi, nawet i grzeszników. I tym miejscem, gdzie dokonuje się nasze nawrócenie, nasze oczyszczenie, przywrócenie nam godności dzieci Bożych, to jest sakrament pokuty, spowiedź. Tam dokonuje się ten cud wylania Bożego miłosierdzia na człowieka, którego uzdrawia, oczyszcza i przywraca do radości, do wspólnoty z Bogiem i z Kościołem. To jest właśnie to Boże miłosierdzie, które najpełniej, jak mówi święty Paweł, objawiło się w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Bóg przybliżył się do nas, okazał nam największe miłosierdzie. I mówi, że nauka ta godna jest wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Święty Paweł mówi, spośród nich ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. Święty Paweł przywołuje samego siebie i jako przykład daje, że w nim to Boże miłosierdzie się objawiło, a on je przyjął, odpowiedział na nie i teraz je głosi innym, żeby inni tej radości miłosierdzia mogli dostąpić. Zapraszam na Eucharystię, zapraszam do odkrywania tego Bożego miłosierdzia, by nie grzech zapanował w nas, ale Boże miłosierdzie, które czyni nas na nowo wolnymi, radosnymi i szczęśliwymi dziećmi Bożymi. Szczęść Boże!